witam widzów kanału Zielonego. Mam przyjemność dzisiaj spotkać się z przedstawicielami koalicji samorządowej, radnym Rady Powiatu w Kłobucku, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Kłobuc, panem Jackiem Kropowianem i radnym Rady Miejskiej Januszem Soluchem. Mamy co prawda sezon ogórkowy, środek lata, za chwilę zaczyna się sierpień, czyli jeszcze miesiąc do końca wakacji, ale w tym roku mamy też takie poważniejsze różne sprawy, bo będą już niedługo wybory, Rada będzie miała swoją końcówkę i ta w powiecie i nasza Rada Miejska. No i wiąże się z tym wiele różnych emocji. Dzisiaj chciałbym wrócić na początek do sprawy, która miała miejsce w czerwcu na sesji absolutoryjnej, kiedy po raz pierwszy nie było bez mała takiej stuprocentowej jedności w Radzie i w czasie głosowania absolutorium jednak kilka głosów z koalicji samorządowej było wstrzymujących się, co można też tłumaczyć jako takie pokazanie małej żółtej kartki w kierunku burmistrza. Co się stało, jeśli mogę zapytać o tą sprawę i dlaczego akurat w ten sposób się to wszystko zadziało? A nie tylko radni koalicji samorządowej wstrzymali się również inni radni z innej opcji. Niemniej jednak dostrzegliśmy pewne nieprawidłowości wykonali budżetu za rok ubiegły, to znaczy się odnośnie gospodarowania środkami finansowymi. Moim zdaniem zmarnowano wiele pieniędzy z budżetu niepotrzebnie, zwłaszcza przy budowie kanalizacji sanitarnej. I tutaj ta pozycja zaważyła na tym, że wstrzymaliśmy się od udzielenia absolutorium, chociaż przepisy mówią wyraźnie, że jeżeli budżet ten, który jest w końcowej fazie, został wykonany, to powinniśmy to absolutorium udzielić. Niemniej jednak budżet w pierwszej fazie, czyli ustalony na rok 2013, daleko różnił się od tego budżetu końcowego w grudniu 2013. I to był powód do tego, że wstrzymali się na udzielenie. Rozumiem. Czy sprawa w ogóle tej inwestycji związanej z kanalizacją sanitarną jest w jakiś sposób w tej chwili, nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, czy właściwie to wszystko w tej chwili przebiega, bo tutaj radny Janusz Soluch jest bliżej tego wszystkiego z racji swojego zamieszkania i widzi to na co dzień, co tam się dzieje i czy zmierza to ku szczęśliwemu jakiemuś końcowi, czy dalej widać jakieś nieprawidłowości, tak jak było i jest zagrożenie, że ta inwestycja może... Przekonaliśmy się już nieraz, że przedłużano terminy z miesiąca na miesiąc, choćby nawet ostatni 15 lipiec miało być zakończone, znowu przesunięto na 15 sierpnia. Nie wiadomo, czy się skończy 15 sierpnia, tym bardziej, że jest ponad 40 poprawek przyłączy, które będą robione we wrześniu i te osoby na pewno się nie będą mogły włączyć do kanalizacji. Jak się to skończy? Jest tyle nieprawidłowości, na pewno po zakończeniu będzie to wszystko w odpowiedni sposób podsumowane. Rozumiem. No, jest to jeszcze do tego wszystkiego z tymi wyborami, o których wspomniałem na początku, związane, bo te wszystkie nieprawidłowości mogą na swój sposób obciążyć za chwilę zupełnie nową radę i nowego burmistrza, bo no nie wiemy, kto zostanie wybrany. Ja tutaj chciałbym zapytać, czy koalicja już myśli o wyborach, a jeśli myśli, to czy można ukryć jakiegoś rąbka tajemnicy odnośnie ewentualnych kandydatów, czy do rady, ewentualnie na burmistrza? Koalicja jest ugrupowaniem istniejącym na terenie Kłobucka od wielu lat. I tak naprawdę od 8 lat odnosimy sukces wyborczy w postaci uzyskiwania najwięcej ilości mandatów. Natomiast od tego roku zmieniła się ordynacja wyborcza, czy się zmienia, i będzie inna forma wyborów. W tej chwili to będą wybory polegające na tym, że będą w poszczególnych okręgach wygrywać ci, którzy otrzymają największą ilość głosów.
I tutaj jesteśmy też bardzo ciekawi, jak wypadną nasi kandydaci. Mogę powiedzieć tylko tyle. My mamy bardzo doświadczonych radnych, radnych o różnych poglądach. I poglądach politycznych i gospodarczych. Także ma bardzo różne do tego podejście. I też tak było z absolutorium, że nie było nas dyscypliny klubowej i każdy zagłosował według własnego uznania. Jeżeli chodzi o wybory, decydujemy się na 100%, że wystawiamy kandydata na burmistrza. Chcemy, żeby to był burmistrz kompetentny, nieprzypadkowy, bo przypadkowość na takim stanowisku jest błędem. Natomiast boimy się czegoś innego. Boimy się, żeby nie pojawił się kandydat, taki, który obiecuje naszym mieszkańcom rzeczy nierealne. Trzeba być odpowiedzialną osobą, dlatego że to nie jest ta samorządność co jeszcze 10 lat temu, kiedy faktycznie było dużo pieniędzy w tych jednostkach samorządowych. Dzisiaj państwo polskie daje tak dużo zadań na barki samorządów, że zostaje naprawdę bardzo mało środków na późniejsze takie gospodarowanie, jak by się chciało. I tu jest problem. Dlatego bardzo się boję kandydatów, którzy obiecują, natomiast okaże się później, w przyszłym roku, że będzie to nierealne. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, wystawiamy kandydatów do Rady Miejskiej, wystawiamy kandydata na burmistrza. Tego kandydata jeszcze nie mamy. Prowadzimy w tej chwili dyskusje, rozmowy wewnątrz naszego stowarzyszenia. Myślę, że w miesiącu sierpniu podamy informację, kto będzie tym kandydatem. Natomiast wystawiamy też kandydatów do Rady Powiatu. Tutaj się nic nie zmienia, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą. Powiat jest bardzo upartyjniony i to jest niedobre, bo ja jestem zwolennikiem takiej jednak samorządności, która jest w Radzie Miejskiej, bo u nas mimo wszystko w Radzie Miejskiej od lat nie widać tej takiej partyjności, takiej polityki i to jest dobrze dla mieszkańców i dla samych radnych, że mogą, w przypadku koalicji samorządowej, że nasi radni mogą się wypowiadać na różne tematy, nie ma narzucanego jakiegoś stanowiska władz naszego stowarzyszenia i to jest dobre. I ja myślę, że przyszedł czas w tej chwili na to, żeby w samorządach zapanowała samorządność, żeby tworzyły się komitety samorządowe, a nie komitety partyjne. Generalnie jestem przeciwny partyjności w samorządach. Dlatego koalicja samej nazwy jest koalicją samorządową, niezależną. I powiem tak, chcemy mieć dobrego kandydata, chcemy, żeby kandydat był burmistrz w koalicji samorządowej, natomiast wszystko w rękach tych ludzi. Przygotowujemy program. Główny nacisk położymy na takie dwie rzeczy, na gospodarkę, bo to jest rzecz istotna, ale trzeba też pamiętać o tym, że sprawy społeczne są bardzo istotne. To jest problem ludzi niepełnosprawnych, ludzi starszych, problem młodych ludzi, którzy niestety, ale wyjeżdżają z Pobudzka i to jest problem. Także tych problemów jest dużo, ale myślę, że mądra rada, mądry burmistrz, wspólne działanie dadzą efekt. Walka pomiędzy burmistrzem a radą jest błędem. Ona do nikogo nie prowadzi. I wtedy źle się dzieje w danej gminie. Cóż, dziękuję i liczę na to, że będziemy jako Kanał Zielony pierwsi wiedzieć o kandydacie. Mam taką nadzieję. A jeśli tylko taka informacja się pojawi, to nie umieszczamy ją na Kanale Zielonym opublikować. Dzisiaj nie będę już więcej zabierał cennego czasu. Dziękuję za to spotkanie. Myślę, że to było pierwsze, ale nie ostatnie z przedstawicielami Koalicji Samorządowej w Pobudzku. Tym bardziej, że właśnie te wybory, które się zbliżają, będą sprzyjały dyskusjom, będą sprzyjały wymianie poglądów. Być może uda nam się zorganizować nawet jakąś debatę z większą ilością kandydatów, czy do rady, czy do stanowiska burmistrza. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję.